Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku na kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Kolejny ten filmik dotyczy gry Minecraft. Kontynuuję oczywiście filmik wcześniejszy. Zabarykadowałam się na wyspie. Na tyle, na ile mogłam. Zobaczymy, na ile efektywnie i na ile mi to faktycznie pomoże. Nie do końca wiem, słuchajcie, nadal, jak używać tych materiałów z magazynu, tak żeby otrzymywać materiały, które są mi potrzebne. Są to wszystko półprodukty, z których możemy stworzyć nowe przedmioty, no ale na razie jeszcze tego wszystkiego nie rozgryzłam, tak jak... Bo okej, mamy... Okej, no to coś nowego. No oczywiście łącząc różne elementy otrzymujemy nowe sprzęty. Robię to na razie bardziej na czuja, muszę przyznać. No dobra, więc jest noc. Na razie żaden zombiak mnie jeszcze nie zaatakował. Dobra, 3 i 3. O! No dobra. Coś tam nowego się pojawia. Nie do końca jest mi to potrzebne, ale... Nie. No dobra. Trochę tych siekierek mam. W takim razie zobaczmy, co się dzieje poza wysepką. Zrobię sobie może tu jakieś przejście jednak. Gdzie były te drzwi? O, są... Dobra, są drzwi. No, na nowo muszę z ten. O, jej! Nie, no te drzwi muszę zabrać z powrotem. Jest! No i super. Udało się. Dobra, trochę więcej piachu. Oczywiście, no, tak jak już mówiłam we wcześniejszym filmiku, zbierając poszczególne materiały, możemy tworzyć materiały nowe. Właściwie, no, nie tyle tworzyć nowe materiały, co tworzyć... podłoże z nich, na przykład, czy to z piachu, czy budować domy z drewna. Także jeden materiał możemy zamienić na coś nowego. Coś tutaj cały czas próbuję. Na razie może jeszcze nieudolnie, ale myślę, że coś z tego w końcu wyjdzie. Ojej, jaki kwadrat, taki kwadratowy księżyc tam był. No na razie, słuchajcie, no wyspa daje radę, tworzy niesamowity azyl, jeszcze nic mnie nie zaatakowało, więc to chyba dobrze wróży. Tyryryry, trochę więcej kamienia. O, chyba świtać zaczyna. No to fantastycznie, bo znalazłam sposób na to, jak odizolować się od zombiaków i jak stworzyć sobie swoją własną twierdzę w Minecrafcie. No to mi się dopiero loadują te siekierki. No rzeczywiście znacznie szybciej jest tą siekierą. No dobra, to wszystko mogę ściąć. A tam jest co? A, to by był jakiś pożar? Ognisko? No nieważne. Rozkładam znowu wysepkę na czynniki pierwsze, żeby móc ją rozbudować i zbudować na niej inne rzeczy. Mogę ją też rozbudowywać w górę. O, co mam z tych drzewek?
Pozbywamy się tego drzewa. Będzie sucha wyspa. A, chyba że po prostu ścinając górę dostaję możliwość posadzenia nowego drzewka. To by było całkiem super. Co tutaj mogę? Co to jest? A, to chyba już jest po prostu konar drzewa. No to popróbujmy dalej. No dobrze. No to co? Troszkę monotonnie. Bo pozbywam się drzewa w dużej mierze. Na potrzeby zdobycia materiałów do dalszej budowy i rozbudowy. To może trochę zabrać czasu. Drzewo jest ogromne. No to super panorama na resztę. Resztę Minecraftowego świata, ale potrzebuję rozwinąć moją wyspę jako super azyl przed zombiakami, które czyhają wszędzie w Minecraftowym świecie. Drewno. Czy ta korona mi się gdzieś tu zbiera? Chyba nie. Ostatecznie. Chyba tylko drewno jest dla mnie wartościowe. No, trochę mi to zajmie. Okej. Jesteśmy w naszym domostwie. Coś tu mogę stworzyć. Może nowego? Okej. Nie, jak to było? Patyki. Potem trochę drewna dodatkowego. A, łopata. O, proszę bardzo. Och, znowu mi wypadło. Nie, o to mi chodziło. Patyki. No, dobra. 12. I co jeszcze mogę? To jeszcze łopata. Aha. Trzech dodatkowych dostaję dodatkową siekierkę. Okej. Niech będzie. Kolejna. Czyli potrzebuję dwa. O nie. Co? To może tą łopatę. Okej. Też to drewniana łopata, no ale... może się do czegoś nada. Oj! Okej. Wchodzimy wyżej. No trzeba się z tym drzewem rozprawić. O! Pojawiły się nowe drzewka. Drewno.
No, chcę troszeczkę rozbudować tę wyspę, stąd tutaj te moje zmagania z drzewem. I idzie to niezwykle powoli. Aż mnie chyba... Chyba zostanie mnie noc tutaj. Coś czuję. Okej. No, mam nadzieję, że zbliżam się już tylko ku końcowi. Powoli, w każdym razie. Jaki daleki zasięg ma ta siekierka. Wow. Wyższych partii się pozbądźmy może jednak najpierw. Minecraft World. Minecraft to gra, w którą gram właśnie. Już kolejny filmik z serii moich zmagań z Minecraftem. Rzeźbię aktualnie wyspę, na której szukam azylu. Na razie no, spełniła swoje zadanie, muszę przyznać. Zbudowałam sobie domek, na razie bez dachu. Ale zombiaki mnie nie dorwały. To już coś. Właściwie nawet się nie pokazały, więc... Co jeszcze? Może jeszcze to. To wierzba, jak sądzę. Także zbieram ją. No dobra. To co? Wróćmy może na główną wyspę. Bo coś tak się tutaj ociągałam z faktyczną grą. Na razie tylko przeczekałam ewentualny atak. No, mam jeszcze trochę czasu, zanim znajdzie nas noc. Zanim zostanie nas noc, na pewno jeszcze coś pozbieramy. Zobaczmy tutaj trochę mięsa, którego na mojej wysepce niestety nie ma. Kolejna świnka. Tu. O kurczę. Nic nie widzę. A, to jakieś super przejście. No dobra. Wróćmy do mojej wysepki. Oj, już się zaczyna chyba ściemniać. Na razie ten domek jeszcze mi nie wyszedł jakoś super. Ale zdecydowanie, żeby był domostwem, potrzebuję dachu. Na pewno jakoś wykombinuję, żeby go zbudować, ale... Dobra, znowu jesteśmy na górze. No, już robi ciemno. Czy to była roślinna siekierka? Dobra. Jedziemy z tym drewnem. Jeszcze przed nocą. No dobrze, no to co? Właściwie niewiele dobudowałam. Rozebrałam prawie drzewo na czynniki pierwsze już, które mam w magazynie. Oczywiście będę tą gierkę kontynuować, może już nie w tym filmiku, bo już z nim zmierzam się ku końcowi, znaczy zbliżam się ku końcowi. Także zobaczycie dalsze moje poczynania w kolejnym filmiku, do którego serdecznie zapraszam.
troszeczkę dzisiaj powolnie szłam, muszę przyznać, to prawda, troszeczkę monotonnie. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że się Wam podoba świat Minecraftowy, podoba się Wam to, co dotychczas widzieliście. Czekam na Wasze komentarze i opinie oczywiście pod filmikiem. Również tam możecie nas subskrybować, do czego gorąco zachęcam. No i co, widzimy się już w kolejnych filmikach, do których zapraszam. Cześć!